Meghan Markle posadza na ociazę nowe zdjęcie wyjścia do restauracji i mówi wiele. Meghan Markle nieustająco jest na ustach wszystkich fanów royalsów, a przy okazji naciaglem celowników mediów. To ona bowiem sprawiła, że ksiądz Harry zdecydował się na dość radykalny krok. Jakim było odlaczenie się od rodziny królewskiej, a następnie atakowanie bliskich z każdej możliwej strony, czy to w wywiadzie Oprah Winfrey, czy za pośrednictwem swojej autobiografii z parę. Para obecnie żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadza fundację. Odcięci od finansów ze strony brytyjskiej rodziny królewskiej radzą sobie całkiem nieźle. A przynajmniej takie starają się sprawiać wrażenie. Na ich temat nieustannie pojawiają się kolejne pogłoski, jedne bardziej realistyczne, inne mniej. Od kilku tygodni krąży plotka, jakoby Meghan Markle ukrywała ciała i własne z tego powodu. Ani przez urodziny Archiego, jako oficjalnie poinformowano, odmówiła przyjazdu do Wielkiej Brytanii na uroczystą koronację swojego teścia. Króla Karola i Harry w odróżnieniu od żony poczuł się w obowiązku uczestniczyć w wydarzeniu. Jednak nie zabawił długo w Londynie i tuż po ceremonii wsiadł w samolot powrotny. Tymczasem wygląda na to, że rzekoma ciała Meghan Markle jest jedynie wymysłem tabloidów. Serwis TMZ publikuje zdjęcia pary, na których widać, jak udaje się do restauracji Suski. Jako że jest tam serwowana wyłącznie surowa ryba, portal wysnuł wniosek, że to automatycznie przekreśla prawdziwość pogłosek o ciazy. Jak bowiem powszechnie wiadomo, surowe ryby czy mięso jest na liście pokarmów zakazanych w stanie błogosławionym ze względu na możliwość rozwoju choroby bakteryjnej. Jak donosi TMZ, Meghan i Harry wybrali się do Suski Baru tylko we dwójkę, choć w ich przypadku trudno mówić o wyjściu sam na sam ze względu na stale towarzyszących im ochroniarzy. Kiedy opuszczali restaurację, wyglądali na zadowolonych. Aby skryć się jednak przed obiektywami czyhających na nich fotoreporterów, szybko udali się do samochodu.